Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się po raz kolejny w Shenmue. Więc bez zbędnego przedłużania, no zobaczmy co z tego wyniknie. Dzisiejszy cel dostać się do uniwersytetu. Może coś ciekawego będzie, może nie. Się zobaczy. Ale póki co tak, skupmy się na przełożeniu tego wszystkiego, wygrywaniu i w ogóle. O, proszę. Boss się nie zapadł? Właśnie mam dowód na to, że ta kolejka jest zepsuta, jak ostatnio nam wspominał Drwal chyba? Dobra, mniejsze z tym. A póki co liścik, więc ja się wyciszam. Does that tree exist? Does it have color and form? Does it matter? This journey has been difficult, Hugh. And whilst I have trodden a lost, winding path, I feel no closer to the truth I was after. No matter how long you chase the moon. If truth does exist in our minds, then I feel there may be one that I have neglected. All this time, you've been alone, and now uprooted, on a journey for my cause. For what? So that I could see the world a little clearer? I do hope, in the end, it was worth it. For both of us. Dobra, no więc... Mamuśka, jak ją zwykłem nazywać, tym razem zadała kolejne ciekawe pytanie. Czy jeśli... w lesie, bo chyba Indeutus można przetłumaczyć jako w lesie, istnieje drzewo, ale nikt go nie... nie ma nikogo, kto mógłby go je zobaczyć. Nie, błagam, nie. Wszystko zepsułem. No, ale właśnie. Ale nie ma nikogo, kto mógłby je zobaczyć. Czy ono w ogóle istnieje? Jeśli tak, czy ma jakąś formę, kolor? A potem tam zaczęła gadać o prawdzie trochę i... że w sumie... ma nadzieję, że cała ta... cały ten jej eksperyment, te jej badania, jak to się nazywa, no, nie będą tylko dla niej, ale że też skorzysta z nich tak po części. Wiem, że nie jest to dokładne tłumaczenie nic, ale standardowo, nie będę ukrywał, nie należy do tych, którym się chce wszystko tak to super dokładnie tłumaczyć i w ogóle. I też, jak zapewne zauważyliście, tutaj była butelka, wolę pokazać jeszcze raz, którą przypadkiem zdobyłem spadając, więc te... teraz spadłem jeszcze raz, bo jak już ją znalazłem, to warto byłoby ją doprowadzić do końca, a nie przez to, że zginęłam w taki oczywisty, lamisty sposób, tak bez niej zrezygnować. Ale dobra, nie przejmujmy się tym, skupmy się może teraz dokładniej trochę na graniu, a nie na tym, żeby zbierać butelki, bo jak mówiłem, jest raczej taką grą, że nie wiem, nie czułbym jakiejś wielkiej satysfakcji ze 100%owania. Bo te butelki, no, najczęściej to oznacza, a pamiętaj, że tutaj było przejście, które możesz odwiedzić, jak będziesz miał jakiś inny kolor, którego w danym momencie nie miałeś i tyle. Backtracking jest, ale... tak naprawdę nie oferuje zbytnio niczego. O, i w ogóle jakieś... klocki. Okej, okay, dobra. Wiecie co? To jest ciekawe, że one zmieniają... że one... dobra, czy moja teoria była słuszna? One zmieniają kolory zgodnie ze wskazówkami zegara. Jeśli jesteśmy na tym, to proszę. Teraz jest... fioletowy, z fioletowego na różowy. Widzicie? Zgadza się. Teraz będzie czerwony. Dobra. Więc widzicie, teraz takie no... taka nowa zabawa w kolorki. Czy jest ciekawa, no... powiedzmy, że poniekąd może tak, chociaż dla mnie to pewnie głównie będzie irytujące, znając mnie. Albo ja tu jestem wielki pan Maruda, więc te... i oczywiście mnie skoczył. Po raz kolejny padł, pokazał, że mnie zdradził. Co jest zaskakujące, bo nie ukrywam. W Hollow Knight udało mi się naprawić problem. W innych grach naprawdę nie narzekam, a tutaj nagle też... input nie zawsze chce odpowiadać, czy coś, nie wiem. Ale dobra, nie przejmujmy się tym oczywiście. Wiem, że mogłem to wyłączyć szybciej i zawczasu i byłby spokój, ale... powiedzmy, że mam słaby refleks, nie jestem jeszcze rozgrzany. Bo najprościej w świecie wygrałem to wcześniej z rana, bo w sumie...
Tak się obudziłem z dobrym nastrojem, to stwierdziłem, że czemu by nie sobie pogram w coś, coś nagram, no i padł na Hue w sumie. Nie ukrywam, jak pozostałe gry już na ten tydzień miałem przygotowane i w ogóle, tak Hue. No powiedzmy, że Hue po prostu wyjątkowo nie ogrywam jakoś szczególnie na zapas. Okej. To było w sumie takie trochę meh. Okej. Najbezpieczniejszym kolorem będzie ten chyba. Nie ten, ten. Dobra. Tak, w ten sposób mogę odbić się od tych wszystkich i powrócić, i żaden jeszcze nie zniknie, więc tak. Błękit okazał się tutaj najlepszym wyborem. Nie ukrywam, mechanika póki co zapowiada się dosyć ciekawie, co najmniej. Ale nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, że zapowiada się jakoś szczególnie fajnie. Okej, dobra. A, to zepsułem. Ty różowy. I powiedzmy, niech będzie ten zielony C. I pewnie zaraz się okaże, że coś gdzieś zepsułem. Dobra, nie, jednak na szczęście nie zepsułem. Więc dobra. Idzie w miarę dobrze, szybko. I teraz tak. Zaczniemy od eliminacji żółtego, nie zielonego. Żółtego. Teraz fiolet, bo w sumie to jest jedno, co mi blokuje przejście. Błękit. Ponownie żółty. Teraz tak. Pomarańczowy. Teraz włączymy cokolwiek innego niż pomarańczowy. Wezmę pudło. Nawet nie wiem, po co mi ono tak naprawdę, ale wezmę. Okej, teraz tym bardziej nie wiem, patrząc na to, że w sumie to ono nic nie oferuje. Okej, zielone są, więc trzeba ustawić żółte. Bo żółte, wiecie, jest cały obrót od zielonego. Tak będzie niebezpieczniej. Okej, czerwone. Okej. W sumie nie wiem, czemu tego unikałem, ale wiecie, no, wielkiej różnicy mi to nie robi. I dobra. I tutaj co? A, czerwone, dobra. Czyli muszę to zrobić tak, żeby zsynchronizować się na czerwonym. Dobra, to jest błękitny. Chciałem w sumie nie na czerwonym, tylko zsynchronizować ogólnie, okej. Pierwszy jest niebieski. I tak, teraz w takim wypadku nie wiem, który kolor byłby najlepszy. Pomarańcz? W sumie... Tak, pomarańcz jest dosyć blisko. Dobra, po czerwonym jest pomarańcz, więc tak, tak, i udało się przejść. Nie, źle. Chociaż dobra, nie ma to różnicy, bo i tak jesteśmy już na odpowiednim miejscu. Okej. W takim wypadku tutaj, no niech będzie ten róż. Teraz jest ciemny niebieski. Fioletowy. Okej, różowy powiedzmy, że będzie tym, którym musimy wyłączyć. Nie wiem, czym tak stwierdziłem w sumie, ale okej. Więc skupmy się na tym wszystkim. I teraz tak, żółty. Teraz czerwony. Nie wiem, po co to w sumie robię, ale... jakiś powód ku temu musi być. Dobra, teraz żółty. I dobra, mam...
Dwa pudła. Nie wiem, co ma spowodować, ale tak, super, dwa pudła. Dobra, teraz w sumie różowy, bo tak zdecydowałem, chociaż, wiecie, nie miało to jakiegoś większego sensu. Czerwony, żeby laser nie zadziałał i różowy. Dobra. Udało się kolejne i teraz tak. Najpierw wyłączę czerwony, żeby było najspokojniej. I o co tu chodzi? A, dobra. Trzeba zsynchronizować kolory. Znowu bym pomarańczowy. Ale okej, tutaj pomarańczowy nie wyjdzie. Więc niech będzie... Oj, zepsułem. Dobra, teraz rozsądnie trzeba pomyśleć o synchronizacji kolorów. A. Niech będzie zielony. Wstępnie po prostu. Więc tak, z różowego mam raz. Dwa, trzy, cztery skoki. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. A, tylko trzeba na czerwonym to... Dobra, trzeba być na czerwonym i jednocześnie synchronizować na zielony. Okej. Dobra, jestem głupi. Ja po prostu jestem naprawdę głupi. Nie potrafię myśleć. Zanim czerwony... To niech to przejdzie przez stan czerwony. Teraz można spokojnie włączyć. Dobra, to jest na pomarańczowym. Czyli... Dwa skoki. Dwa skoki, a potem dużo skoków. Dobra. Raz, dwa. Raz. Dwa. I teraz różowy. Z różowego raz, dwa, trzy, cztery skoki, okej. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, teraz zobaczmy jedną rzecz. Działa. Nie wiem, czemu tak stwierdzimy, że teraz ma zielony, ale... Dobra. To jest w takim... Dobra, jest jeszcze gorzej, trzeba synchronizować to na konkretny kolor, na błękit. Ale dobra, to nie jest problem w sumie. Synchronizować na błękit, skoro mamy na zielonym tam na dole. I okej, teraz na zielony, ale ustawię błękit, żeby było bezpieczniej. I tak fioletowy to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć skoków. Okej, więc trzy, dwa, cztery, trzy, dwa, cztery. Okej, nie wiem, czemu powiedziałem 3, 2, 4 nagle, ale okej. Chyba teraz 3 skoki. Okej. I dobra, teraz w takim wypadku jest to czerwony, to jeszcze 3 skoki. Teraz wyłączymy czerwony. I tak, żeby to rozwiązać, muszę zrobić to precyzyjnie, po jednym skoku. Dobra, i teraz, żeby był spokój, wyłączymy czerwony. Po jednym skoku. I proszę. 100% synchronizacja na błękicie. Udało mi się. Pewnie zbyt dużo przekombinowałem nadal, ale... I tak brawo, ja, że w ogóle do tego dotarłem. Okej. Okay. Cokolwiek tutaj trzeba będzie zrobić, to nie będzie to zbyt łatwe. Dobra, jeśli to... Jeśli zabrałem sobie ten pudło, to mamy to zrobione. Okej. Zobaczymy, co to w ogóle oznacza. I tak, jak tutaj pudło zabierzemy, to... Okej. To mamy klucz. Super, tylko... Co mi to da? I okej, to jest jeszcze zielony. Aha! O, proszę. Czyli...
Tutaj trzeba było zsynchronizować kolory. Nie wiem, czemu na zielonym to zrobiłem, ale... Ciekawe, że jak tam się skoczy na tamto, to się zmienia kolor laserka. Fajne. Fajne i póki co proste, ale pewnie zaraz będą jakieś mechanizmy, które będą mnie bardziej nawet wkurzały niż cokolwiek innego. Dobra, jest zielony. I zobaczmy w ogóle, jak wygląda może sytuacja tutaj. Aha. Dobra, chyba już rozumiem. Kolory muszą być takie same na obu stronach i nie może to być błękitny ani... Dobra, błękitny ani zielony. Ciemny niebieski może w takim wypadku. Dobra, ciemny niebieski jest ustawiony. A. I dobra, to pomarańczowy mnie zabije, jeśli to zrobię w ten sposób. Dobra. Nie ma co się martwić, nie jest to jakoś szczególnie trudne. Dobra, pomarańczowy, ciemny niebieski, ciemny niebieski. Dobra, ciemny. A, zapomniałem, że trzeba zielony, ja jestem głupi. Jeszcze raz. Zielony. I tak, ciemny, niebieski. Teraz pomarańczowy. A nie, dobra. Dobra, nie wiecie co, to tutaj chyba trzeba właśnie synchronizację na pomarańcz zrobić. Mnie się wydaje. Dobra, różowy. Po różowym jest czerwony, po czerwonym jest pomarańczowy. Teraz tak, dla bezpieczeństwa jest zielony. I teraz tak, fioletowy, różowy, czerwony, pomarańczowy. Fioletowy, różowy, czerwony, pomarańczowy. Dobra. Wyłączymy pomarańcz całkowicie. I mamy dostęp w takie miejsce. Nie wiem, co to ma sygnalizować i na co mi to, ale okej. Okay. Ważne, że mam. Więc tak. Super, mam pudło. Czy akurat w przypadku pudła podejrzewam, do czego ono będzie potrzebne. Więc to może nie będę nawet o tym mówił, zaraz się przekonacie, czy miałem rację, czy nie. Że obstawiam, że tak, że miałem rację i to mocno. Tada. Wielka tajemnica wszechświata rozwiązana. I niestety zepsułem po części, ale to się naprawi. I to jest tak, że to było znowu na pomarańczowym. To tak, po czerwonym jest pomarańcz, poznam, że jest czerwony. Dobra. Ogarnięte. I teraz tak, błękit tutaj. Przecież wiem, że tutaj synchronizacja na błękit będzie wymagana. Błękit jest po zielonym, okej. Okay. Uwaga, uwaga. Udało się. Mamy to. Mamy to. Kompletna synchronizacja kolorów. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie. Ale nie, widzicie? Chyba ostatecznie mnie się udało. Tak, ostatecznie musiało mi się to udać. Długo mi to zajęło, bardzo znamiłem, ale... Jeszcze pan, że teraz umrę. To by najgorsze, co może być zginąć w takim momencie. Ale dałem radę, więc no, jest sukces. I... Czyżbyśmy dotarli do uniwersytetu? Powiem szczerze, wszystko na to wskazuje, ale... jaka jest prawda, to zaraz się przekonamy. Tak, definitywnie. Znowu ta postać. A, chwila. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, to co jest tutaj? Może coś tutaj być ciekawego. Oczywiście wątpię, bo znaleźliście tutaj po prostu taka trasa do niczego, ale... A nie, dobra, jest buteleczka. Ciekawość jednak czasami wygrywa.
Z tym, że nie chcę się ich zbierać. Ej, no dobra. Mamy prawie 20 minut nagrania. Ale... No cóż. Jeszcze mamy czas, może coś jeszcze odkryjemy, czy coś. Dobra. A więc idziemy. Różne tutaj widać są sprzęty. I jakiś woźny czy coś. O! Hej, ej, ty! To był super niestety. Ej, ty, nie jesteś... Nie powinno ci tu być. Coś tego typu. Uniwersytet jest zamknięty. Aha. Rury wylały, wszędzie jest szlam. Więc zawracaj coś tego typu. Okej, dobra. Czyli... Okej, wbrew temu, co tam zaistniało, jak w sumie nazywam odcinek poprzedni, to tym razem mamy prawdziwe wypluwacze farby. A to ciekawe. Dobra, też wiem, jak nazwę ten odcinek. Prawdziwe wypluwacze farby. Kto by się spodziewał? Taking you to lectures. You would crawl to the front of the hall when I wasn't paying attention. Dr. Gray would look down from his lectern, and all his seriousness and authority would wash away. He would pick you up, walk over, and return you to my arms with a smile. Love cannot be measured, Hugh. Like color, it exists inside of us. I buried it. I buried the love that I had for my own ends. I hope after all this, you will see my mistakes for what they are. Yours lovingly. Mom. I proszę, teoria się potwierdziła. A wiecie, co jeszcze bardziej mnie zastanawia? Ona kiedyś już tu uczyła. Już miała dziecko, miała Hugh ze sobą. I było to nawet powiedziane, jak ona opowiadała historię o tym, że właśnie ona... Jak nie zwraca uwagi, to Hugh po prostu złonieroczkował sobie po sali. I doktor Gray ponoć go podnosił z uśmiechem w ogóle. Więc powiem wam szczerze, zastanawia mnie to teraz w jednej kwestii. Gdzie w tym wszystkim tak naprawdę był doktor Gray? Czy on był kimś, nie wiem, ważniejszym dla Hugh? Czy coś? Bo powiem wprost, ta matka ponoć była bardzo blisko tego doktora Graya. A dla przykładu nigdzie nie było żadnej nawet najmniejszej wspominki o tym, jak to się nazywa, no. O ojcu, czy coś. Więc powiem szczerze, zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim tak naprawdę był dr Gray, czy on był po prostu tylko nauczycielem, który wspierał matkę naszego bohatera i tyle? Czy może jednak właśnie, nie wiem, był jej kochanym czy coś i ojcem Hugh ostatecznie? Nie ukrywam, zastanawiam się to trochę. Jak to teraz po prostu tak usłyszałem o tym doktorze Grayu. W szczególności, że on ponoć się odnosił go Hugh właśnie z radością na ustach i w ogóle uśmiechem. Cały jego autorytet nagle znikał. I to mi właśnie dlatego tak, można powiedzieć, zastanawia. Okej, dobra. Czyli tu mam różowe, a tu mam błękitne. A tak już pomarańczowe. Okej. I teraz tak, kiedy wyłączymy różowy... Wyłączymy różowy, powiedziałem. I wiem, że wyłączymy, ale ja i tak mówię po prostu wyłączymy. To ma być tak. Teraz wyłączymy... dobra, najpierw... Najpierw trzeba to przekolorować, teraz wyłączyć błękit. Ja. Szczerze, to akurat było easy w miarę. Nie, żebym narzekał, ale... Naprawdę, nie należało tu do jakichś szczególnie trudnych rzeczy. I patrzę, to jest jakiś znowu właśnie naukowiec z czymś, co można powiedzieć po części może przypominać właśnie ten nasz pierścień kolorów, który mamy. No dobra, mniejsza z tym. I co my tutaj musimy zrobić? Okej, dobra. Rozumiem. Muszę doprowadzić tu pudło innego koloru niż czerwony. Hmm.
Więc zobacz, tu pomarańcz wyłączymy. Póki co ten zarzucę. Tutaj wyłączymy zieleń. Teraz wyłączymy czerwony. Miejmy nadzieję tylko, że tam doskoczę bez problemów i się to ogarnie. Chyba teraz tak, błękit. I teraz nie wiem, czy nie będzie problemów z kolorem ostatecznie. Tak. Czyli co, ostatecznie musi być czerwony? Nie wiem. Tak, może... Tak, może jednak pudło powinno być czerwone. Nie wiem, może. W sumie no... Tak, to by miało sens, że jednak pudło powinno być czerwone. W sumie teraz, kiedy idziemy tutaj po raz pierwszy, wyłączymy pudło razem z resztą i nie ma problemu. A kiedy załączę to wolny inny... A, dobra, nie zdążyło spaść. To było głupie. No ale wracając, tak. Spokojnie sobie spadnie to pudło. I naprawdę może być, powiedzmy sobie szczerze, dobry wybór, żeby zostawić je jako czerwony. Zaraz się przekonamy. Dobra, jest na przycisku już tak całkowicie. Dobra, czerwony. I miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie z tym problemu. Tym razem jest dobrze. W sumie to nie było nic wielkiego, nic trudnego. Wystarczyło tylko delikatnie pomyśleć i już jest rozwiązany. Dobra. W takim wypadku... Ja w sumie różowy, bo to wielkie różnicy nie robi i tak, hyc. I idziemy. Idziemy. Będzie dobrze. Co to powoduje? Aha, to otwiera tutaj, to otwiera tam. Ja bym pomarańczowy wyłączył. I to pozwala tam coś wepchać. Okej. A, dobra, chyba już rozumiem, o co to będzie chodziło. Pewnie tak, o to właśnie. I teraz tak, inny kolor. Chociaż to sensu nie ma. Żeby to było w kolorze laseru, który blokuje. Chociaż... Może jakiś sens to ma. Z drugiej strony to jak będzie... Nie, wiecie co? Tutaj chyba trochę zepsułem. Dobra, wiecie co? Muszę nad tym trochę pomyśleć. Dobra, wiecie co? Mam już mniej więcej pomysła, jak to wszystko ogarnąć. Więc tak, pozwólcie tylko, że odłożę klawiaturę na miejsce i robimy to tak, jak to było wcześniej. Inaczej mamy to tutaj. I to tutaj. Bo tak, w rzeczywistości jest to dobre rozwiązanie, prawdopodobnie. Jeśli prawidłowo sobie to wykminiłem. I teraz tak, niech będzie fiolet. Co? Może być fiolet. W sensie nawet musi być. I dobra, niech będzie czerwony. Pomarańczowy, pora wyłączyć, tak. Mniej więcej w ten sposób. O, dobra, teraz cokolwiek co nie jest tym, dobra, to fiolet. O, dobra. Dobra. Wybaczcie, tak się męczę, myślę, ale... Okej, jeśli zrobię to w ten sposób, to tak. Dobra, fajnie, tylko co teraz?
Bo wiecie, no to, że zrobiłem jedno, nie oznacza, że to jest wszystko już załatwione i dobrze. Okej, okay, fajnie, ale... Zanim to doleci, tym czerwony zabije. Chociaż... Dobra, wiecie co, to może być sensowne rozwiązanie nawet. Mhm, tylko tak, fioletowy teraz tutaj. Standardowo, tak. Mhm. Cokolwiek innego niż fiolet. I ponownie, wybaczcie, tak to, wiecie, się ciągnie, ale... A, zaraz przestanie się ciągnąć, mogę wam zagwarantować. Mhm, dobra. Zobacz, to jest teraz fioletowe. Jak widać działa, tylko... właśnie wszystko oprócz pomarańczy niech będzie, tak. To znowu pomarańcz. Mhm, super. I ponownie błękit. Pozwala nam tutaj spokojnie wlecieć. Tak, tak, jak tutaj skoczymy w ten sposób, okej. I teraz jest to, co jest dla mnie najcięższe. Czerwony, dobra, czyli tylko czerwony trzeba będzie wyłączyć, okej. Wiecie co, trzeci raz tak nie będę pokazywał, spotkam się już za chwilę, jak będzie załatwione. Dobra, po raz kolejny idziemy, tym razem czerwony. Okej, czyli włączenie czerwonego po prostu powoduje, że spadamy. Dobra. Tu ponownie pomarańcz, błękit. Teraz fiolet. Aha. I skok mi się zepsuł. Oczywiście wszystko od początku po raz kolejny, no nie wierzę. Dobra, jesteśmy ponownie w tym miejscu. I powiem szczerze, że tym razem zrobię co jeszcze łatwiej sobie. Żeby na pewno nie zepsuć i dziękuję bardzo. Poziom w końcu za nami. Powiem szczerze, że tam to coś nie było może trudne, ale mnie strasznie wkurzało przez to, że mam te problemy delikatne z padem. Podczas grania. Dzisiaj nie wiem czemu. Ale dobra, mniejsza z tym. Okej. Okej. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu teraz. Mniejsza z tym. Wiecie co, no... Tak, popełniłem błąd i to wielki. Dobra, jeszcze raz. Nie, dobra, jednak nie. Jednak trzeba to zrobić w ten sposób. Czyli kolejna zagadka, która nie jest jakoś szczególnie trudna, będzie bardzo żmudna. Super po prostu. Wiecie co, nie ukrywam, to jest po prostu takie... takie nieciekawe. Ja sobie jeszcze jestem skłonny powiedzieć, że mi się to nie podoba. Takie zagadki, które są po prostu długie, ale tak żmudnie zrobione, że nie są długie przez jakieś fajne czynności, tylko po prostu żmudne chodzenie w tej weftę. Nie podoba mi się po prostu. Głównie dlatego, że no. Jeden głupi błąd, trzeba wszystko od początku robić. Bez żadnych checkpointów, bez niczego. Dobra. Aha, super, czy to trzeba jeszcze tak głupio zrobić? Super po prostu. Naprawdę szkoda mi słów na to wszystko. Tutaj dosłownie mówiąc, to jest nic. Dosłownie nic. Po prostu tylko w kółko chodzenie w tej weftę, bo trzeba przesunąć jedno pudełko dalej niż drugie czy coś. O, wybaczcie to cięcie. Takie dosyć nagłe, ale tak byłem zmuszony tutaj teraz zadziałać dosyć tak... Powiedzmy w innej sprawie. Po prostu
dyskutując tę sprawę, stwierdziłem, że jeszcze przy okazji mogę to sobie ogarnąć, czy coś i tak. Więc no, w tym oto momencie dalej rozwiązujemy te wszystkie zagadki i nie tylko. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Chociaż nie ukrywam, moim zdaniem nic, dosłownie nic takiego z tego nie wyniknie. To jest po prostu wkurzające, nudne i głupie, moim zdaniem, delikatnie mówiąc. Ale dobra. Mimo wszystko udało nam się to ogarnąć. Więc tak, hura, dwie skrzynie. Blokują błękitny lasery, możemy przejść, hura. A ponownie, to była po prostu żmudna, długa robota. I teraz taka sztuczka czy coś, która pokazuje, że... Aha, oczywiście, bo musi nas coś gonić, nie było jeszcze dramatyzmu. Okej. A, no tak. Stara sztuczka, która po prostu musi nas coś pogonić. Naprawdę dramatyzmu zabrakło, czy coś. Zresztą, że fajnie się grało w to Hue, ale... Teraz to jest takie... Trochę... Przynajmniej dla mnie wymuszone. Z tym wszystkim po prostu rzeczami. Chociaż to jeszcze nie jest aż takie długie, jak niektóre z tych sekwencji. Więc tak, po prostu... Po prostu musimy to zrobić, tyle. Chociaż dobra, ja to może nie będę narzekał, nie za dużo gadał, po prostu skupmy się na rozgrywce. I póki mamy jeszcze trochę czasu, to po prostu tak. Okej, kolejny posąg. Kolejne coś i... Kolejna zagadka. Okej, chyba nie rozumiem, co tutaj nawet miałbym zrobić. Poza tym, że oczywiście synchronizacja kolorów, chociaż nie wiem, jaki to miałby mieć cel. Więc tak, idziemy. Tutaj jak skoczę i tak, to mam... otwarte przejście. To w takim razie po co mam cokolwiek innego robić? Dobra. Wiecie co, nie wiem. Prawdopodobnie będzie to ostatnie, co dzisiaj zrobimy. Ale tak, muszę po prostu przemyśleć, co, jak, gdzie, kiedy. Na pewno trzeba synchronizować ten jakiś jeden konkretny kolor. Nie wiem, póki co może spróbowałbym ten różowy. Czemu nie, po prostu, wiecie, tak kolor, który jest niezwiązany w ogóle z niczym, z tyłu obecnych, najlepiej w sumie będzie. Dobra, hura, teraz wyłączymy różowy. Nie wiem, jaki to ma mieć cel, ale co? I teraz niebieski. Okej. Niech będzie ten, bo różnicy wielkie, jak mówiłem, nie robi. Teraz znowu niebieski, tak. Znowu ten niech będzie, tak. Super. A żeby nie utknęło na niczym, to ten, co. Czerwony będzie najbezpieczniej wyłączyć, żeby po prostu tutaj przejść szybko. I dobra, chyba mam wszystko ogarnięte, więc tak. Dobra. Czyli to na tym polegało. Dobra. A tym razem co? Wiecie, mówiłem, żeby dokończył, ale... Dobra, różowy, coś takiego. I... czerwona belka. Nie ukrywam, nie wiem, jaki jest tego sens wszystkiego, ale...
Stwierdzimy, że okej. Tak, zdecydowanie w ten sposób będzie szybciej, gdybym miał to wszystko ręcznie samemu robić. Okej, czyli jeśli usunę różowy, to będę miał chwilę na to, żeby tam wybiec. Chociaż pewnie coś źle robię i muszę to jakoś inaczej wymyślić. Nie tak jakbym musiał od razu wskakiwać, tylko że ja nie zdążę. No widzicie? Nie ma szans po prostu. Więc cokolwiek tutaj trzeba zrobić, to... Nie, wiecie co, nie. Zdecydowanie nie. Cokolwiek tutaj trzeba zrobić, jednak zajmijmy się tym następnym odcinkiem. Dzisiaj poziom frustracji jest już za wysoki, żebym z przyjemnością mógł sobie pograć w to wszystko, czy cokolwiek, więc ta... No cóż, 40 minut materiału, udało się cokolwiek zrobić. Prawdopodobnie następnym odcinku będziemy dalej przymierzać uniwersytet i zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. A póki co to już naprawdę wszystko, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i cóż, do zobaczenia już za tydzień, więc no, trzymajcie się i hej, hej!